Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Aragami. Myślałam, że zapiszę mi grę w tym miejscu, niestety nie i miałam sporo problemów z dojściem w to samo miejsce. Przyznaję się bez bicia, żebym zwiedziła trochę ten obszar. Zobaczymy, czy tutaj nie ma jeszcze jakichś znajdziek. Tak, te zwoje jednak są bardzo, bardzo przydatne. Co tu dużo kryć. Ale zdecydowanie przerwy w graniu w takie gry sprawiają, że człowiek przestaje być uważny. I robi naprawdę, naprawdę głupie błędy. Pójdziemy sobie tu na górę. Mam nadzieję, że w miarę to przejście będzie dostępne. Zapis gry. Tak mi jej tutaj nie zapiszę. Teoretycznie mogę spróbować się przedzierać znowu przez ten cmentarz. Ja tutaj poszukać jeszcze rzeczy. W sumie taki był plan. Żeby jeszcze czegoś poszukać. Jakichś zwojów. I innych takich. Dobra. Niestety nie wyszło mi zrobienie tego bezkrwawo, ale tym razem miałam jako taką reakcję. Okej. I nie spieprzyłam wszystkiego. Już się kurna tak mi trafiało, że po prostu nie reagowałam albo wciskała mnie ten przycisk odruchowo, lewy przycisk myszy do ataku. W tej grze on tak nie działa. I po prostu, no, failowałam tak bardzo. Zapomniałam, czym się pokazuje cel. Tędy mam wejść jednak. Nie się wracać. No dobra. Marnuję tylko moce. To jest dość łatwa droga i nie powinna się odbywać tak marnie. Okej. Przedmioty kolekcjonerskie 1 na 6. To gdzie do jasnej cholery była cała reszta? No dobra, nie zwiedzałam każdego zakamarka, ale powinnam chyba. Jest to cały czas ranking S, więc nie jest źle, ale nic super ekstra nie robię, po prostu nie daje się wykryć. To wygląda zajebiście. Jeśli będziemy się poruszać po takich terenach. Duchy w lesie. Może być fajnie. Oczywiście, że cudownie. Nie marudź. Aha. Fajnie. Nowy rodzaj przeciwników. Uroczość. To co, to może ten rozdział spróbujemy przejść, obszar względnie, spróbujemy przejść, ups, mordując co się da. Au. Jemu to ja nic nie zrobię, co?
Ale mogę wleźć tutaj. Mimo wszystko bym zajrzała, co jest pod tym daszkiem. Najpierw muszę zdjąć tego. Dobra, nie bawimy się w robienie tego bez zabijania, bo to tak nie zadziała. Spróbujmy pomordować wszystko. Czemu by nie? To nie zużywa praktycznie mocy moich. Świetlna bariera, okej. Jak rozumiem, one mi robią kuku. Tutaj sobie mogę łazić, oni mnie nie widzą. Czekaj, ich tu było. Ta krew tu jest. Lol. Ale tak ten se pójdzie, zrobimy. Zabójstwo z wysokości. Nie odwraca się? Dobrze. Ale mnie zauważył. No nic. Rozumiem, przy ogniskach. Dobra. To będą musieli tak leżeć na wierzchu. Teraz ta bariera padła. Okej. Okay. To by było bardzo ciężkie do zrobienia bez zabijania kogokolwiek. Nie ma tu nic ciekawego. Czy to jest? To jest jeleń. Czy coś? Nie wiem. Wygląda to dziwnie. Już tego chyba tu nie ma. Albo mi się wydawało, że stał tu jeleń. Może pójdziemy nieoświetloną drogą. To miejsce wygląda magicznie. Czy jest tu coś wartościowego? Oczywiście, że jest. Przeczytajmy ten zwój. Zobaczmy, jak tam z tymi punktami umiejętności. O rany. Tak to się włączało, tak to się włączało. No i tak nic sobie nie wykupię, bo potrzebuję przynajmniej dwa. Mogę włączyć tak, że cały czas będę miała śledzenie celu. Ale nie wiem, czy to mi się przyda. To jest fajna rzecz, ale potrzebuję więcej zwojów. Dobrze. Przeczytajmy, co też za historię odkryliśmy. Esencja życia? Chyba to będzie to. 6 kwietnia 45 roku, 5 wieku. Wspominałem już, że dusza jest jak płótno, które można zapełnić dowolnym żywiołem. Uczymy się, jak pobierać żywioł z otaczającego nas świata. Łączymy z nim esencję naszej duszy i wykorzystujemy za pomocą wybranej techniki. Czy można korzystać z esencji bez łączenia jej z żywiołem? Pytanie to doprowadziło do odkrycia esencji życia. Życie to jedyny żywioł, który można czerpać z własnego wnętrza, a mimo to jego opanowanie stanowi największe wyzwanie. My, 5 mędrców, postanowiliśmy razem zgłębić tajemnicę tej potężnej esencji. Każdy z nas osiągnął poziom mistrzostwa. Nadszedł czas, by połączyć nasze wysiłki, sprawdzić oraz udokumentować granice jej możliwości. Planujemy założenie naszego własnego bractwa. Może zaczniemy też uczyć tej techniki innych. Czeka nas wspaniała przyszłość. Mam taką nadzieję. Ciekawe, co się spieprzyło. Jestem tego bardzo ciekawa. Chyba nic więcej za bardzo nie ma, co? No nie.
Wyłącz barierę. Okej. Okay. Już widzę, że jest jakiś łucznik. A, to jest dokładnie to miejsce, które mi się tak podobało. Będzie magicznie. O, siemano. O, fuck. Fuck. Chyba mnie nie będzie widział i mnie nie znajdzie. Nie wiem, czy cały czas nie jest to wywołanie alarmu. Wera by to wzięła. Oni jeszcze, kurna, utrudniają mi skoki. Fuck. Odbiło się od ściany i do mnie przyczepiło. Myślałam, że będzie tak zajebiście. Mech. Mech. Spróbujmy. I wywołam alarm. Prawda? Znajdą ciało. Fuck! Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niepotrzebnie tak daleko uciekłam. Chwilą była zabić ich po kolei przy tym ciele. No dobra. Spróbujmy to tak zrobić następnym razem. Ukryje się, ukryje. Jeszcze ciało zabije, w sensie zniszczę. Mam minus za wywołanie tego alarmu, ale... Znaczy tego nie widzę. Ale zaszłam dalej niż wcześniej. A, stupę się. Jep. Jep, jep. Okej. To nie idzie źle. Trochę mordowania jeszcze mam. Dobra. Nie mam pojęcia, co będzie, jak wejdę tutaj. Nie mam najżydniejszego pojęcia. Po prostu jestem wystawiona jak na talerzu. Dobrze, nie. No mamy sobie ciałko. Może wyłączymy barierę już przy okazji, jak tu jesteśmy. O, trochę jest ciemniej teraz. I będziemy wszystko po kolei mordować, tak? Tak, tak. Tak. Dobra. Oni są chyba najgroźniejsi.
Zdecydowanie chcę ich się pozbyć jak najszybciej. Czyli cały czas są zaalarmowani. Chyba tak, bo chodzą z mieczami. Taka będzie trudno zabić. Czy ten się już odbagował? Czy dalej się kręci, jakby miał łowsiki? O, zwój. Okej. Miziamy ciało, wyłączamy barierę, bierzemy zwój. Nie, tutaj w ogóle nie ma co robić tego na cicho, bo się nic nie znajduje. Kompletnie nic. A też nie o to chodzi, czyż nie? W tej grze. Mamy zwój, tylko bym się może przeniosła w jakieś dyskretniejsze miejsce, co? Żeby go poczytać. Też nie wiem, czy gra się nie pauzuje. I tak. No dobra. Co my tam mamy? Chyba to. Cztery symbole. 2 lipca 28 roku 5 wieku. Cień, siła, honor, przywództwo. Cztery symbole Dakudaga lśnią na mojej piersi. Czekałam na tę chwilę od dnia, w którym mistrz Fukuro umieścił w moich wyciągniętych dłoniach mroczny sztylet. Dzisiaj, wraz ze swoją pozycją i rangą, dał mi swój medalion. Od teraz jestem jednym z czterech przywódców naszej wspaniałej gildii. Z dumą podążę śladami mojego mistrza. Podczas ceremonii zauważyłem Inariego. Od naszej ostatniej rozmowy minęły całe wieki. Gawędziliśmy o wspólnych przygodach. Minęło tyle lat, a mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Inari to jeden z najbardziej honorowych i godnych zaufania, zarówno na polu bitwy, jak i poza nim ludzi. Jakich dane było mi poznać. Razem przeszliśmy do historii jako jeden z najlepszych zespołów Dakudagi. Inari został przywódcą gildii 2 lata temu. Zawsze wyprzedzał mnie o 2 kroki. Dzisiaj dogoniłem go i znowu jesteśmy sobie równi. To była historia tego... Tak. Jakiegoś generała Cesarstwa Cienia. Dobra, co mogę wziąć? Chwilowa niewidzialność. Fabiki. To może być fajne. Pokazywanie wrogów. Oślepienie. Pułapki. To może nam się na początek raczej przydać. Okej. Dobra. Będziemy mieć tą technikę cienia i je mogę odnawiać. Bo też po wciśnięciu Q. Je mogę niestety odnawiać tylko w kapliczkach. Dobra. Fak. Znikaj. Dobra. O, twój kolega poszedł się odlać. Nie przejmuj się. Każdego czasem może przycisnąć. Do tamtego będzie ciężko wejść. To niedobrze. Fuck. Nie fajnie, nie za fajnie, bardzo źle, bym rzekła wręcz. Schowam się tutaj, gdzie już wszystko pomordowałam, chyba. Czy będą mi dalej odejmować punkty za wywołanie alarmu? Proszę nie. Ludzie do mnie piszą rzeczy. Tak to siedziałam, się nudziłam, zaczęłam nagrywać, nagle wszyscy czegoś ode mnie chcą.
Dlaczego to tak jest? Nie podzielę. Tu jeszcze jeden misiek będzie, nie? Poszedłem dalej, no dobra, o tu jest. Okej. Jak na razie tłuczę dość skutecznie wszystko i wszystkich. Ale... teoretycznie pewnie... nie, to chcę. Tam powinnam iść, ale chcę jeszcze zamordować tą nieszczęsną trójkę, która jest taka dobra w śledzeniu. Dobra. Ktoś tu jeszcze został, prawda? Oprócz tego na górze. Czy nie? Do niego to będę musiała wkiknąć. Wskiknąć. Tamten został. No misiu pysiu, przykro mi. Zanim spadnie. Też to też, że tak powiem, nie grozi mi za bardzo, za wiele z jego strony. Ze strony tego ciała. Dobra. Dwa, tak dość niefortunne. Okej. Czy zabijam wszystkich? Najgorsze jest to, że nie jestem w stanie chyba nigdzie tych statystyk obejrzeć. Z swojego poziomu. A wolałabym na przykład, żeby teraz się nie okazało, że został mi jakiś jeden osesek. No, jedna taka bidula samotna. Znalazłam jeden zwój. Sprawdzałam, czy moją rękę widać. Więc jestem mocno tym faktem zaniepokojona, bo twierdzą, że jest tyle znajdźków wszędzie, ciągle, a ja to naprawdę zeszłam wszystko na tym poziomie. Tak jeszcze się rozglądam, z góry lepiej widać. Czy coś jeszcze zostało, jakieś miejsce niezwiedzone, ale nie, no wszędzie byłam. Mogę jak pan i władca tutaj chodzić po okolicy, bo wszystko stłukłam. No, zaraz mamy gdzieś być na miejscu. O, cutscenka. I chyba znalazłam talizman. Lalka. Bidula. Właśnie to jest pytanie. Może są potrzebne do zdjęcia jakieś pieczęcie, które ją trzyma zamkniętą. Thank you.
Jak wiemy ze zwojów, cesarzowa ma tak samo na imię jak ty, więc chyba czytając te zwoje zrobiłam sobie spoiler. Taki gigantyczny. Okej. Ciekawe, czy dostanę jakąś dodatkową umiejętność tutaj. Nie wygląda. A tu. Ślepulec. Na pewno taka mała tycia dziewczynka poruszała się po czymś takim, prawda? No raczej. Jest dorosłym facetem, znaczy, przepraszam, jest w sumie duchem. Nie jest facetem, znaczy, Kiko wie, nie zaglądałam mu w spodnie. I przede wszystkim się go o to nie pytałam. Więcej mordowania! Jej! Ale wiecie co, moi drodzy, ja... Aha, kapliczka, no tak. Ja chyba będę kończyć ten odcinek. Nie wiem, jak długościowo wyjdzie, bo nagrywałam go raczej z myślą o tym, żeby troszeczkę jednak powycinać więcej niż ostatnio. Ale myślę, że to jest dobry moment na zakończenie go. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się.